wredna dwulicowa s***o. No dlaczego mnie nie słucha? Po co mam cię słuchać? Próbuję ci coś wytłumaczyć, a ty masz jakieś klapki na oczach. No, co za kobieta? Że co? Ja mam klapki na oczach? Spójrz na siebie, zadufana hipokrytko. Co ty powiedziałaś? Wiedziałam, że nie ma o czym z tobą gadać. Ty jesteś chora psychicznie. Jesteś egoistką. Jak możesz mi w oczy patrzeć? Zniszczyłaś nam życie. Jesteś żałosna. Spowiedź pomaga nam odciąć się od kłamstw, a czasami trzeba nam spowiedzi generalnej, aby lepiej przyjrzeć się naszym słabościom. Umie dam radę. Co pani robi? Nie widzi pani samochodu? Życie pani nie miło, czy co? Przepraszam. Nie, to ja przepraszam. Pani Bogu dziękuję, że nic się nie stało. Żegnam. To może jakiś znak? Spróbuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Może jakoś pomóc? Nie, dziękuję. Szukam lekcjonarza na dzisiejsze święto. Nawrócenie świętego Pawła. Go nawróciło, a mi się wszystko wywróciło. Za to ja potrzebuję pomocy. To ksiądz? Tak, to ja we własnej osobie, a my znamy się skądś? Ksiądz mówił tu kiedyś kazanie o spowiedzi. Tak, dokładnie. Przepraszam, to chyba jakiś znak. Całe nasze życie ma wiele znaków. A pani czego konkretnie potrzebuje? Potrzebuję spowiedzi. Dobrze, no to proszę pójść do konfesjonału. Poczekać chwilę, ja tutaj dokończę i zaraz do pani przyjdę. To pójdę, tylko tak się stresuję, bo mówią, że spowiedź generalna nie jest najprzyjemniejsza i nie należy do najłatwiejszych. Generalna, wie pani, za chwilę będzie miała miejsce msza święta, pewnie część osób ustawi się w kolejce do konfesjonału, a ta spowiedź może trochę potrwać. Czy moglibyśmy się umówić na jakiś inny termin? No dobrze, to co ksiądz proponuje? Może najbliższa sobota o godzinie 12? A w ogóle dlaczego pani chce odbyć spowiedź generalną? Za cokolwiek się zabierasz, wszystko niszczysz. Nawracam się i po prostu
Wstydzę się poprzedniego życia. Chciałabym odciąć się od tamtego czasu, jakoś uporządkować serce w sakramencie. Piękna motywacja. A ma pani jakąś książkę, aby lepiej przygotować się do spowiedzi? To polecam, aby pani przeczytała tę publikację. Książka. No jeśli pani chce, to może pani wejść na portal dobraspowiedź.pl. Dobrze, to sobota 12. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czy nie wystarczy klasyczna, normalna spowiedź? Czy spowiedź generalna jest dla wszystkich? To są bardzo dobre pytania. Dlatego zachęcam, abyś obejrzał ten film do końca i wtedy wszystko stanie się jasne. Kościół zaleca spowiedź przynajmniej raz w roku, ale jak wiemy, jest to skrajne minimum. Praktyka duszpasterska podpowiada, aby spowiadać się co miesiąc, ale do tego wachlarza dochodzi również spowiedź generalna. I pewnie kiedy wykonywałeś jakąś wieloelementową konstrukcję, to cofałeś się parę kroków w tył co jakiś czas, aby zobaczyć, jak ten dany, dopracowywany element wygląda na tle całości. I właśnie w życiu duchowym też są takie momenty, żeby pójść naprzód, nie wystarczy tylko spojrzeć na to, co niedawno się wydarzyło, ale trzeba cofnąć się wstecz, aby na tle tego wszystkiego móc więcej przepracować, wprowadzić jakąś nową taktykę. Tym bardziej, że jeśli nasze spowiedzi zostały zaniedbane pod względem jakiegoś aspektu pokuty, na przykład nie żałowaliśmy albo nie chcieliśmy zadośćuczynić, to wtedy rozgrzeszenie spowiednika jest nieważne. Duchu Święty, daj światło spowiednikowi. A mi pokorę i posłuszeństwo, bym dobrze wysłuchała rad spowiednika, bo przecież tak łatwo uciec od odpowiedzialności. Wiele osób zastanawia się, jak dobrze przygotować się do spowiedzi generalnej. Przede wszystkim z racji na to, że będziemy omawiać dłuższy okres czasu oraz że tych grzechów po prostu będzie więcej, zaleca się, aby przynieść kartkę i na niej zapisać te wszystkie grzechy. I można do każdego grzechu, a może do wybranych, podać maksymalnie 3 zdania komentarza, tak aby nakreślić nowy tego kontekst. No bo trzeba pamiętać jedną bardzo ważną rzecz, że kiedy wypowiedzieliśmy już jakiś grzech w konfesjonale i rzeczywiście za niego żałowaliśmy, to został on odpuszczony. Dlatego jeśli chcemy jeszcze raz go przedstawić spowiednikowi, to musimy wyjaśnić, dlaczego to robimy. Czy jakoś inaczej do tego podchodzimy, coś przeoczyliśmy, czy może wcześniej nie mieliśmy duchowej wrażliwości i nie wiedzieliśmy, jak bardzo dana rzeczywistość oddziaływuje na nasze życie duchowe. Spowiedź generalna to jest mocniejsze zagłębienie się w temat grzechów. To nie jest powtórka tego samego z lęku, że tamto odpuszczenie było nieważne albo nie zadziałało. Jasno sobie podkreślmy już na samym początku, spowiedź generalna nie jest psychoterapią dla skrupulantów. A powracając do przygotowania do spowiedzi generalnej, nie chodzi tylko o to, aby uzyskać dobrą technikę wyznawania grzechów. Święta Faustyna zachęca, aby skupić się na 3 istotnych sprawach. Całkowita szczerość i otwartość. Ani spowiednik, ani Pan Bóg nie wprowadzą gwałtem łaski w duszę penitenta. Pokora, ponieważ pycha wpycha duszę w ciemność. Człowiek, kiedy nie będzie chciał stanąć w prawdzie, to będzie unikał wszystkiego, co może go uleczyć, ponieważ będzie się bał stanąć prosto w twarz z grzechem,
ponieważ to w konsekwencji będzie wymagało od niego, aby zmienił coś, aby się do tego grzechu ustosunkował, aby zmienił swoje nawyki. Pokora, ponieważ pycha utrzymuje duszę w ciemności. Człowiek, który nie chce stanąć w prawdzie, będzie unikał wszystkiego, co może go uleczyć, ponieważ będzie miał w sobie niechęć, aby zmienić coś w związku ze swoim grzechem. Trzecia ważna rzecz to posłuszeństwo. Osoba, która nie będzie chciała poddać się ocenie moralnej Kościoła i Słowa Bożego, będzie wymijać wszelkie przykazania i wskazania, bojąc się o utratę swojej wolności. A święta siostra Faustyna bardzo mocno powiedziała, że nieposłuszna dusza nie odniesie żadnego zwycięstwa, nawet gdyby sam Pan Jezus ją spowiadał. Tak jak zobaczyliśmy przed chwilą w filmie, przyjdźmy do kościoła parę minut wcześniej. Uklęknijmy, pomódlmy się do Ducha Świętego o prowadzenie, o dobre natchnienia dla spowiednika oraz sami dobrze się nastawmy. Święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku pisze takie słowa. Przed spowiedzią usłyszałam w duszy te słowa. Córko moja, powiedz mu wszystko i odsłoń swoją duszę przed nim, jako przede mną to czynisz. Nie lękaj się niczego. Dla twojego uspokojenia kapłana tego stawiam między mną a duszą twoją. A słowa, które ci powie, moimi są. Odsłoń przed nim najtajniejsze rzeczy, jakie masz w duszy. Ja mu udzielę światła do poznania duszy twojej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg niech będzie w sercu twoim, abyś ze skruchą wyznała swoje grzechy. Proszę księdza, ja, tak jak wspomniałam, to chciałabym odprawić spowiedź generalną. Życie naprawdę dało mi w kość. Mam 10-letnią córkę z mężczyzną, który zostawił mnie po 7 latach związku. I przez jakiś czas musiałam ją wychowywać sama. I w tym załamaniu związałam się z mężczyzną, który okazał się być już czyimś mężem i ojcem. Co z ciebie za kobieta? Bawi cię niszczenie życia innym? Z kochankiem, który miał już związek małżeński. Rozeszłam się pół roku temu i od tamtego czasu zaczęła się przemiana. Chociaż ja myślę, że ona zaczęła się wcześniej, bo tak naprawdę, gdyby nie rozwijająca się wiara, to ja nie miałabym siły, żeby od niego odejść. Ja bardzo go wtedy potrzebowałam emocjonalnie. Na początek chciałabym zacząć od grzechów, które popełniłam od ostatniej spowiedzi. Więc rozgrzeszenie otrzymałam i pokutę odprawiłam. Obraziłam Pana następującymi grzechami. Przepraszam Boga za grzech masturbacji. Czuję się tak, jakby on mnie blokował w kontakcie z Bogiem i jakbym była niegodna rozmowy z Bogiem. Erotomanka. Tylko myślisz o seksie. Przepraszam też za to, że zaniedbałam modlitwę, do której byłam zaproszona przez Pana Boga i zrobiłam to świadomie. I ja odkryłam wartość modlitwy jakoś pół roku temu, ale mimo tego, że mogłam dać z siebie więcej, to jakoś nie zawalczyłam o tą modlitwę i po prostu ciągle coś mnie wybijało z rytmu. Mm.
Przepraszam też za... za to, że niedostatecznie okazywałam miłość innym, na przykład mojej córeczce, z którą zaniedbuję i przeznaczę mi za mało czasu, i współpracownikom, bo ja prowadzę firmę, zatrudniam 8 osób i nie zawsze uczciwie rozliczam się ze skarbówką i jestem taka obojętna na potrzeby współpracowników. To chyba wszystko, jeśli chodzi o ostatni czas. A teraz chciałabym przejść do spowiedzi generalnej. Zanim przejdziemy do spowiedzi generalnej, warto nakreślić, kim jesteśmy, jak wyglądają nasze najbliższe relacje. Nie dlatego, że Pan Bóg o tym nie wie, bo wie bardzo dobrze, tylko robimy to dla spowiednika, a przecież On ma nam dać jakąś radę, nas pokierować w tym życiu duchowym. Dlatego opowiedzmy o swojej teraźniejszości, o tych grzechach, które miały miejsce od ostatniej spowiedzi. I to jest bardzo ważne, dlatego że gdybyśmy skupili się tylko na tych już wyznanych w poprzednich spowiedziach, to moglibyśmy podejść trochę do tej spowiedzi generalnej jak do kozetki psychoterapeuty. A przecież to jest sakrament. I w tym sakramencie na początku musimy uporządkować papiery. I jak widzimy, dzięki temu łączą się dwa porządki. Zarówno to, co jest tutaj, teraz, na gorąco, jak i nasza przeszłość. I dzięki temu widzimy, że różne kwestie wpływają na to, jak wygląda nasze życie duchowe. Przepraszam za wszystkie źle odprawione spowiedzi i za świętokradztwa. Wiele razy przychodziłam do konfesjonału z przekonaniem, że nie popełniłam żadnego grzechu. A popełniałam ich mnóstwo. Zadufana hipokrytko. Mówiłam jednak tylko to, że... nie chodziłam w niedzielę do kościoła i że się kłóciłam z rodziną. Nie wiem, co ja miałam wtedy w głowie, ale to... nieważne, to było i minęło, a teraz naprawdę jest nowy rozdział. Spowiedź generalna jest potrzebna szczególnie wtedy, kiedy dochodziło do zatajenia grzechów. Jak mówi jeden z warunków dobrej spowiedzi, że spowiedź powinna być szczera. I kiedy spowiedź zawiera kłamstwo, jest świętokradcza, czyli ukradła Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie. I wtedy nie tylko, że mamy grzech, że dokonaliśmy świętokradczej spowiedzi, ale również od tego momentu wszystkie spowiedzi są niegodne. Dlatego kiedy chcemy powrócić do stanu łaski, to już mówię, ile grzechów trzeba wyznać, bo zarówno trzeba się wyspowiadać świętokradztwa z wszystkich grzechów, które były wypowiedziane w trakcie tej spowiedzi, ponieważ żaden z nich nie został odpuszczony, trzeba wyspowiadać się ze wszystkich komunii świętych, które zostały przyjęte od momentu świętokradczej spowiedzi. Dlatego, jakby nie patrzeć, ten worek może być bardzo duży. Więc spowiedź generalna jest tutaj wręcz konieczna, aby odciąć się od korzeni zła, od tego, co jest negatywne w moim życiu duchowym. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że... przepraszam. Ciągle coś. Nie szkodzi. Zawsze warto wyłączyć telefon. Taki mamy świat. Ciągle biegniemy.
No właśnie, takie było moje życie i właściwie to jest nadal. Bo ja to zauważyłam i staram się coś tam zrobić, ale... ciągle jest jakieś zamieszanie i właśnie chyba przepraszam Pana Boga też za takie zamieszanie i za ten ciągły chaos, który ja sama nakręcam. Drugą ważną motywacją spowiedzi generalnej jest nowa wrażliwość, albo inaczej byśmy powiedzieli nowa świadomość. Bo kiedy się nawracamy, to wtedy mamy już osobową relację z Panem Bogiem. Wtedy to nie jest tylko kwestia, czy pójdę do kościoła, czy do tego kościoła nie pójdę, czy będę uczestniczyć w sakramentach, czy nie, tylko my Pana Boga kochamy. Więc kiedy następuje taki kopernikański przewrót, to chcemy również i uporządkować swoją przeszłość. Więc również patrzymy na te swoje byłe, dawne, czasami bardzo ciężkie grzechy i czujemy wyrzuty względem tego. I oczywiście ta świadomość i ta wrażliwość będzie się ciągle zmieniać. Dlatego trzeba o jedną rzecz zadbać, że kiedy wyspowiadamy się generalnie, to wbijamy palik i potem na te terytoria już nie wracamy. Spowiedzi generalnych się nie poprawia. Ponadto spowiedź generalna powinna mieć miejsce tylko kilka razy w życiu. Przy bardzo ważnych sytuacjach, na przykład wtedy, kiedy z osoby świeckiej stajemy się duchowną, konsekrowaną, kiedy stajemy się małżonkami lub są okrągłe rocznice różnego naszego ślubowania, albo wtedy, kiedy się diametralnie nawracamy. Wszystkie inne sytuacje są nadużyciem formy, bo w każdej prawidłowo przeprowadzonej spowiedzi rozlewa się Boże miłosierdzie. Brakowało przez ostatnie kilkanaście lat w moim życiu modlitwy i to był początek złego, bo ja po prostu, ja nie miałam czasu dla Pana Boga i zaniedbałam to wszystko i to była jakaś znieczulica duchowa i tak to teraz nazywam. I ja czułam, że ten świat mnie wciąga, ale nie potrafiłam się temu oprzeć. Ten materializm taki, ja uważałam, że wszystko można kupić i tak naprawdę kupowałam faktycznie uwagę innych ludzi i dałam się kupić dosłownie w przenośni, bo ten mężczyzna, on mnie kupił. Za kwiaty, za ładną biżuterię. Ale to nie tylko o to chodziło, bo on pokazywał, że mu na mnie zależy. I nie chodziło tylko o rzeczy, ale ja faktycznie się do nich przywiązałam. Chciałam wziąć z nim ślub, ale to on nie mógł. Był już w związku małżeńskim i miał żonę, ale niestety powiedział mi to po 3 miesiącach, że jest ojcem i mężem i że ma rodzinę. Ja o tym nie wiedziałam. Ty dwulicowa szmata. Totalnie się załamałam i chciałam go zostawić, ale on tak strasznie płakał. I on mówił, że mnie kocha, że jego żona jest pomyłką i... Od tamtego czasu współżyliśmy jeszcze kilka razy, ale ja wiedziałam, że to idzie w złym kierunku i że to zaszło za daleko. Coś się we mnie otworzyło i ostatecznie się rozstałam z nim 5 lat temu. I od tamtego czasu zaczęłam na nowo szukać Pana Boga i starać się wrócić też do Kościoła. Ja nie wiem, czy ja nie mówię za chaotycznie. Gdyby coś było niejasne, to proszę pytać. Może
A czy ja powinnam mówić, ile razy popełniłam dany grzech? Wszystko do tej pory było jasne. Ale w tych miejscach, w których jest to możliwe, to zawsze warto powiedzieć, ile razy miały miejsce dane grzechy. I nie chodzi tutaj o jakąś sztuczną matematykę czy rachunkowość, tylko bardziej o uświadomienie sobie, czy dany grzech był częsty czy sporadyczny, bo to zmienia postać rzeczy. To oprócz współżycia dochodziło też do przesadnej masturbacji. Dochodziło do przesadnej masturbacji. Znaczy, ja wiem, że każdy jest zły, ale tego było zdecydowanie za dużo i... Przepraszam za moją reakcję, ale po prostu strasznie się wstydzę. Spowiedź jest bardzo wstydliwym sakramentem, to prawda. Dlatego, że tutaj mówimy o naszych upadkach, o słabościach, o tym, z czym po prostu sobie nie radzimy. Ale wiedz jedno, ja jestem tutaj tylko i wyłącznie uchem Pana Boga. Ja nie jestem w tym konfesjonale po to, aby Ciebie oceniać. Jak wypowiadać grzechy? Na jakie zwracać uwagę? Czy skupić się tylko na grzechach ciężkich, czy też wypowiadać lekkie? Nauka Kościoła wymaga, abyśmy mówili w spowiedzi świętej grzechy ciężkie, ale zaleca, aby też mówić grzechy lekkie. Jeśli chodzi o spowiedź generalną, to zalecałbym jednak, aby skupić się tylko i wyłącznie na grzechach ciężkich, ponieważ omawiamy temat zdecydowanie dłuższego czasu i źle by było, gdybyśmy skupili się albo zginęli w gąszczu tych różnych szczegółów grzechów lekkich. Jeśli chodzi o technikę, zalecałbym następujące rzeczy. Zadbajmy o komunikatywność. Nie mówmy ani za szybko, ani za cicho, aby wszystkie grzechy były słyszalne. Kolejne, bardzo ważna rzecz, abyśmy nie ukrywali naszych grzechów za nieprecyzyjnymi określeniami. Na przykład popełniłem grzech nieczysty albo zgrzeszyłem pierwszym, szóstym i siódmym przykazaniem. Chodzi o to, aby ksiądz nie musiał się domyślać, tylko od razu wiedział, o jaki grzech chodzi. Pamiętajmy, aby powiedzieć, ile razy miał miejsce dany grzech. I nie chodzi tutaj oczywiście o jakieś dokładne statystyki. Posługujemy się takimi liczebnikami jak popełniłem dany grzech raz, dwa razy, kilka razy, kilkanaście, nałogowo, systematycznie. Chodzi o to, aby nakreślić zakresy danego grzechu. A teraz porada odnośnie wypowiadania grzechów od świętej siostry Faustyny. Co się tyczy spowiedzi świętej, postanowiłam, że wybierać będę to, co mnie najwięcej upokarza i kosztuje. Nieraz drobiazg więcej kosztuje, aniżeli coś większego. Przy każdej spowiedzi wspomnę na mękę Pana Jezusa i w tym obudzę skruchę serca. Kłamałam też. Bardzo dużo kłamałam. Tak nie było. Potrafisz tylko kłamać. A dotyczyło to ważnej sprawy? Jakie to ma znaczenie? Dlatego, że kłamstwo nie jest równe. I pytam, czy to były tylko takie kłamstewka dotyczące codzienności, czy raczej były one większego kalibru? No, co znaczy? Bo niektóre kłamstwa są błahostkami,
a niektóre są w stanie zrujnować życie nam, jak i innym osobom. Dlatego warto być precyzyjnym, aby było wiadomo, w czym mamy się konkretnie nawrócić. No tak, bo dla ciebie nic nie jest ważne. Kobieto, życie to nie bajka. To nie bajka. To niech ksiądz pyta. Spowiedź nie jest wywiadem. Ja nie chcę tutaj wdzierać się w twoją wrażliwość, bo przychodzisz tutaj ze swoim sumieniem. Z tym, co rozeznałaś w swoim sercu. A zadałem pytanie o wagę tego kłamstwa, aby ciebie skłonić do refleksji. Czyli chodzi o to, żeby być szczegółowym? Nie, nie chodzi o ilość szczegółów, tylko aby oddać to, co rzeczywiście się dzieje. Aby ukazać rangę danego grzechu. Na przykład możesz powiedzieć: kłamałam w sprawie istotnej dla mojego pracownika. Wystarczy. Rozumiem, czyli po prostu krótko i konkretnie, tak? Otóż to. Dobrze, to ja kontynuuję. Kwalifikacja grzechu to bardzo ważne pojęcie w temacie spowiedzi świętej, ponieważ chcemy nazwać grzech po imieniu, ponieważ jest to jego tożsamość. Dlatego musimy jasno ocenić, czy dany grzech był lekki czy ciężki, sporadyczny czy nałogowy. I nie warto wchodzić w zbędne szczegóły, na przykład rozważać, jak wyglądała pokusa, czy jak konkretnie realizowaliśmy ten grzech, bo to może tylko niepotrzebnie pobudzić wyobraźnię albo naszą, albo spowiednika. Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie szczerze, z miłości do Boga żałuję i postanawiam poprawę. Proszę Ojca o pokutę i rozgrzeszenie. Zwróć uwagę, w czym uczestniczysz. Spowiedź generalna. Ten termin już bardzo dużo mówi, że tak jak w remoncie czasami tylko malujemy ściany, tak również i przeprowadzamy remonty generalne. Wtedy prujemy ściany, zmieniamy elektrykę, robimy różne dobudówki. Czasami musimy zrobić generalny remont naszej duszy, po to, aby przyjrzeć się naszym grzechom i taktykom złego z dłuższej perspektywy czasowej. I niech to skłoni ciebie do tego, aby przyjrzeć się tym wyznanym grzechom i żeby uświadomić sobie, jak bardzo ich nie chcesz. I przez to stań się wolnym dzieckiem Bożym. Jako pokutę odmów 26 i 27 werset z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Znajdziesz to na samym początku Biblii. A teraz żałuj za grzech. Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wychwalajmy Pana, bo jest dobry. Bo jego miłosierdzie trwa na wieki. Idź w pokoju i Bóg odpuścił te grzechy. Zapłać. Dziękuję. Odwagi na nową drogę życia.
I rzekł Bóg: uczyńmy ludzi na nasz obraz, podobnych do nas. I stworzył Bóg ludzi na swój obraz, na obraz Boży ich stworzył. Mm-hmm.